Chwała bohaterom, wspomnienie Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Ten dokumentalny film w reżyserii Pawła Bogocza zobaczymy prawdopodobnie już za rok. Właśnie ruszyły zdjęcia. Reżysera można było spotkać podczas wczorajszej uroczystości w Cierlicku, upamiętniającej dwóch tragicznie zmarłych pilotów. Paweł Bogocz chętnie opowiadał o swojej produkcji. Przypadła mi w udziale tak niezwykła sytuacja, że będę reżyserował film właśnie tutaj, na miejscu. To troszkę taka moja autobiograficzna opowieść, bo chcę historię Żwirki i Wigury opowiedzieć na tle Zaolzia, na tle pogranicza, umiejscowić jakby ich historię startu do wieczności w Śląsku Cieszyńskim, z którego pochodzę i z którego pochodzi moja rodzina od kilkuset lat. Film ma zaplanowaną premierę na przyszły rok, na 11 września. Jak zapowiada reżyser, już niedługo odbędą się castingi do filmu w Katowicach, Krakowie i być może także w Cieszynie. Będę szukał od twórców ról Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Mam nadzieję, że takie właśnie lotnicze kino, ale z dużym elementem wzruszenia, z dużym elementem miłości do tej ziemi, która mnie zrodziła i w której są pochowane kości moich przodków od XV wieku, że takie kino zainteresuje widzów w całym kraju, może również za granicą. Film powstaje w dwóch językach, po polsku i po czesku. Myślę, że takie duże produkcje filmowe, które są robione z myślą o widzach kinowych, no niezbyt często zdarzają się tutaj na pograniczu. Mam wrażenie, że to pierwszy taki duży film, no więc może to będzie atrakcja. Wieloletni opiekun tak zwanego Żwirkowiska Józef Przywara, choć za wiele szczegółów na temat filmu jeszcze nie zna, to nie ma wątpliwości, że będzie to dobry dokument. Na pewno to będzie ciekawe, bo to będzie znowu dokument jak należy. W Domu Polskim można było nie tylko spotkać się z reżyserem, ale także zobaczyć dwie wystawy. To są wystawy, które żeśmy otrzymali od IPN-u, no i wystawiamy je już od piątku. Znajdują się tam również zachowane z tego okresu pamiątki. Jest tam przede wszystkim, jest tam autentyczny napis, jaki był w okresie przedwojennym tutaj na Żwirkowisku, Żwirki i Wigury, start do wieczności, który się zachował dzięki panu Józefowi Steblowi. W gruncie rzeczy dużo tych pamiątek jest od pana Józefa Stebla, ale też i od innych osób, jakieś szczątki z tego skrzydeł, czy tam takie różne szczątki samolotu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.